granicznej. Armia jest istotna, dlatego nas na przykład nie wzięto na rozmowy w Mińsku, mimo że Polska graniczy z Ukrainą, po prostu nie mamy armii, żeby wyjdzie. Francja ma lotniskowce, ma broń jądrową, Niemcy mają Bundeswehr, to jest tradycyjny sojusznik Ukraińców. No a co my mamy? No, to co mówiłem, nie? Gdyby teatr doszło do wojny z Białorusią, byśmy ją przegrali. Taka jest smutna prawda. Ale mam nadzieję, będzie się polepszyć. Nie tylko mnie na tym zależy, innym ludziom. Są patrioci w Polsce, którym na tym zależy. Natomiast z całą pewnością ludzie z PiS-u, którzy mówili, są patriotami, którzy będą dzwonili suwerenności, chciałem przypomnieć, że to Kaczyński negocjował traktat lizboński. Kaczyński go podpisał i powiedział, ile Kaczyński go podpisał i ratyfikował. Parlament, gdzie PiS był, głosował za tym, powiedział, bo też tam głosował, na resę mówiąc. Także, że macie Państwo do czynienia z oszustami, którzy twierdzą, że bronią suwerenności Polski. Się mówili przy okrągłym stole, że tam jedni będą udawali liberałów, drugi czy coś tam. No, a tak naprawdę to jest na zasadzie tego dobrego i tego gminy, nie? Macie do wyboru albo tego, albo tego. Będziemy bronili niepodległości Ukrainy, bo ja bardzo kocham Rosję, ale tym bardziej ją kocham i dalej jest od Polski, więc Chiny kocham jeszcze bardziej. Więc generalnie rzecz biorąc, niepodległa to jest waha. Czy to będzie Ukraina z Krymem, czy Donbasem, czy bez Krymu i Donbasu, to nie ma z punktu widzenia polskiego szczególnego znaczenia. Gdyby chodzi o rozpad Ukrainy, oczywiście to co innego, dalej podległości to co innego, teraz nie ma żadnego problemu z punktu widzenia Polski. To co inaczej, to nie będzie, dlatego trzeba chciał. No i co jest, to ja się filmuję. Absolutnie się nie zgodzę na politykę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To jest coś szokującego. Każdy człowiek, który grał w jakąkolwiek grę wieloosobową, a na sali myślę, że jest dużo takich ludzi, a jak, nawet jak nie grał, to jak chwilę pomyśli, to wie, jeżeli się atakuje naraz dwóch graczy, to co oni robią? Jednoczą się przeciwko nam. Jeżeli święty pamięci Lech Kaczyński atakował bardzo ostro, werbalnie, Rosję, atakował bardzo ostro Republikę Federalną Niemiec, to dziwienie się potem, że te państwa zawierają sojusze ponad głową Polski, jest nie na miejscu. Samemu się był autorem. Ale ktoś jest na tyle głupi, że tego nie rozumie, to powinien przynajmniej znać historię, bo myśmy już przed wojną też mieli teorię dwóch wrogów. Efektem było to samo. Dwa wrogowie się zjednoczyli i 17 września Polska przestała praktycznie istnieć. Polska przestała istnieć. Także pamiętajmy o tym, co zaczął. Nie zgadzam się na tego typu idiotyczną politykę. Trzeba myśleć, a nie kierować się instynktami, sercem i tak dalej. Nie ma miejsca na serce. Trzeba mieć zimny i chłodny umysł i dbać zimną krwią o interes Polski. Jeżeli ktoś ma w głowie w siłździu, wychwala Konfederację Barski, prawda, co to nigdy z kulami nie będzie bajasa, nigdy przed mocą nie ujmiemy szyi, to bardzo ładnie brzmi jak piosenka, naprawdę. Tylko że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Państwa, co jeszcze odnośnie polityki zagranicznej? No właśnie tyle. Natomiast można powiedzieć, że jesteśmy. Znaczy, co zaszło na Ukrainie? Bo tego nie mówiłem. Państwo, okłamywanie w sposób okropny. Jesteście Państwo w głowie, że jest to agresja ze strony Rosji. Otóż chciałbym, żeby Państwo zrozumieli jedną rzecz. Jestem graczem, a gra w pokera. Nawet mówiąc, jak może być politykiem człowiek, który nie gra w pokera? Musi być grać w pokera i dobrym pokerzystą, w miarę dobrym jak amatora, dobrym pokerzystą. Bo inaczej jak będzie rozmawiał i negocjował z przeciwnikami? Musi być pokerzystą. Otóż ja jestem zawsze uczony w każdej grze, czy to będzie poker, czy brycz, trzeba umieć spojrzeć na sytuację oczami przeciwnika. Czy partnera, który spojrzał na sytuację. I teraz może spojrzycie Państwo na sytuację Rosji. Ona jest dziedzicem prawnym Związku Sowieckiego, podobnie zresztą jak
RFN jest wiceprawem III Rzeszy. Ona miała układ warszawski, a na zachodzie było wrogie NATO. I teraz, jak to jest w wiadomości? NATO połknęło NRD, NATO połknęło Polskę, Czechy i Słowację, NATO połknęło Węgry, NATO połknęło Litwę, Łotwę i Estonię, NATO połknęło Rumunię i Bułgarię i teraz wyciągną łapy po Ukrainie. Za chwilę rakiety wrogiego układu będą 600 km od Moskwy. Z punktu widzenia Rosji od 25 lat trwa nieustanna agresja NATO przeciwko Rosji. Biegają memy po internecie pokazujące bazy NATO w Europie z napisem: Rosjanie chcą wojny. Patrzcie, jak blisko baz NATO umieścili swój kraj. Naokoło Stanów Zjednoczonych nie ma baz rosyjskich, prawda? A naokoło Rosji jest 38 potężnych baz NATO. Oni się czują okrążeni i zagrożeni. Trzeba to zrozumieć. Można się z tym nie zgadzać. Można twierdzić, że NATO jest barankiem, który nigdy nikogo nie atakuje. Nie zrobi czegoś takiego, jak zrobił w Libii, w Syrii, w Egipcie, w Iraku, w Afganistanie. Nic takiego Amerykanie nie zrobią. Można w to wierzyć. Można wierzyć, że Amerykanie nie zrobią tego, co zrobili na Ukrainie, gdzie, jak przyznała się pani Victoria Nolan, ambasadoresca Stanów Zjednoczonych w Kijowie, USA wydały 5 miliardów dolarów na destabilizację sytuacji na Ukrainie. Skąd Rosjanie mogą wiedzieć, czy teraz nie wydadzą 10 miliardów dolarów na destabilizację sytuacji w Rosji? Oni się boją. Proszę sobie z tego zdać sprawę, jak się mówi o agresji rosyjskiej. Co do Krymu, ja przypominam, że 25 lat temu tłumaczyłem, że Krym na pewno wróci do Rosji. Wrócił. Historia jest, nie wiem, co Państwo tu wiedzą, to niby Państwo tu wiecie, ale to jest przedstawiane tak dziwacznie. Chcę przypomnieć, że był taki okres, kiedy w Związku Sowieckim zapanował bałagan i wtedy Republika Ukraińska się oddzieliła od Związku Sowieckiego. Jak w Kijowie zapanował bałagan, Republika Krymu oddzieliła się od Ukrainy. Przypominam, że Krym był autonomiczną republiką. Parlament Krymu był wybrany za czasów jeszcze ukraińskich. I Parlament Krymu jednogłośnie uchwalił ogłoszenie niepodległości Krymu. Potem było referendum na temat przyłączenia tego niepodległego Krymu do Związku, znaczy do Federacji Rosyjskiej, gdzie było chyba 86% za to. Ja nie jestem demokratą, prawda? Jak ktoś nie jest demokratą, no to dla niego to jest, powinien być bardzo poważny argument. Nawiasem do tego ciekawostkę Państwu mówię, że obecnie Krym narzeka strasznie i domaga się, żeby przyszli Rosjanie. Bo musicie Państwo wiedzieć, że na Krymie było tak, że było 12% Tatarów, tam 80-90% Rosjan i 8% Ukraińców, z czego połowa mówiła, są Ukraińcy rosyjskojęzyczni. Czyli krótko mówiąc, ludzie, którzy nazwali się Ukraińcami, żeby mieć posady rządowe, bo żeby mieć na posadzie trzeba było. I teraz ci sami ludzie, co do sztuki, twierdzą, że nie są Ukraińcami, tylko Rosjanami i dalej rządzą ci sami ludzie. Tylko jeszcze bardziej wyzyskują. I na Krymie by chcieli, żeby przed Putin nie zrobić ten porządek. Taka tam jest sytuacja. Sami nie jest zachwyceni mieszkańcy Krymu, co się dzieje. No wiecie, tak samo jak u nas było, gdzie, prawda, po 1989 roku przejęli władzę, prawda, ci sami ludzie, tylko nazywają się niby ZPR, a tam PiS albo SND, albo co. Natomiast powiedziałem wyraźnie, napisałem, każdy może sprawdzić, że w momencie przejęcia Krymu Jego Ekscelencja Władimir Putin powinien był natychmiast ogłosić, że nie wkroczy więcej na Ukrainę i zamierza wjechać na Ukrainę. I stało się nieszczęście. Szkoleni u nas na Zachodzie, również w Polsce. Jak ja to mówiłem 6 miesięcy temu, to mnie nikt nie
strzelać na Majdanie, zastrzelono 40 podstawistów i 20 ludzi Janukowycza. Kula przeleciała po głowie wnuka Janukowycza. Ten tchór zamiast wysłać rodzinę na Honolulu, na sobie stać, uciekł. Z pomocą pana Putina, jak się okazuje, że nie chciał. I ta rosyjsko-języczna ludność, która się obraziła, bo Ukraińcy zabrali mówić po rosyjsku, wprowadzili jako język urzędowy ukraiński. To jest tak, jak w Polsce zaczął mówić po białorusku, albo po śląsku mniej więcej. Prawda? No, zaczęli się buntować, no i dla nich jedyną opieką to był Jan Janukowycz, poszli po pomoc do Putina. I powstała sytuacja mniej więcej taka, jak w 1920 roku na Śląsku, gdzie były powstania śląskie. No i rząd polski nielegalnie tym powstańcom pomagał, jak wszyscy wiemy. Dokładnie to samo robił pan Putin. Narobił straszliwego zamieszania przez to, że nie ogłosił, że nie wesprze tym. Gdyby to powiedział od razu, to by ci ludzie nie robili rydenty, ponieważ oni wierzyli, że jak nie pomógł Janukowicz, to pomoże Putin. No to robili. A Putin pomaga, no nie ukrywajmy, bo tam kryguje, że tego nie robi, ale to kłamie oczywiście. No. Powiedzmy sobie jasno, pomagajmy oczywiście. To bardzo wydatne. Bardzo wydatne. Ale Polska też pomagała postawić się na pozdrawiam śląskim. Że tym samym tam piersika. I jak to się skończy, co to się dzieje w Donbasie? Ukraina krwawi. Krwawi. Donbas jest rozdzielony na pół. Jedna tak zwana Republika Ugańska Ludowa, to jest więcej 1/4 ugańskiego obwodu. Doniecka Republika, to więcej połowa obwodu donieckiego. Tam skład jest więcej taki, że jest 70-60% Rosjan. Im dalej na zachód, tym więcej procentowo Ukraińców, prawda, ale tam jest też połowa Rosjan, co się. Musimy sobie wiedzieć w ogóle, jak to wyglądało zajęcie Krymu na przykład. To były małe zielone ludziki. Czyli na przykład generał ubrany w prosty zielony kostium. I jak vis-a-vis stanął, stawała kampania czy pluton Ukraińców, to on podchodził i mówił krótko: u nas żołd 2 razy wyższy. I na tym się kończyła potyczka. Na całej Ukrainie przez pomyłkę zginął jeden Ukrainiec i jeden Rosjanin podczas zajęcia Krymu. Dowódca floty ukraińskiej przeszedł do Rosjan, 2 razy wyższy żołd. Jeden tylko okręt ukraiński odpłynął na Ukrainę z Krymu. I to przy wyjątkowym dedowaniu załogi. Tylko dowódca właśnie chciał, by był oficerus, a reszta chciała jednak zostać w służbie Rosji za 2 razy wyższy.